Jesteśmy na gorąco po wielkim gotowaniu dziennikarzy. No właśnie, jak emocje i co się udało dzisiaj upichcić? Wiesz co, mieliśmy najgorzej, bo mieliśmy kaczkę. Ja nie lubię kaczki, nie lubię, w sensie lubię jeść kaczkę, natomiast kaczka jest ciężka do zrobienia, bo ją trzeba zrobić tak, żeby ona była czerwona, wiesz, żeby jej nie przeciągnąć i to jest tak naprawdę największe wyzwanie z kaczką. Sobie powiedziałem, że jest kaczka, mówię masakra. Czemu nie daliście, nie wiem, kurczaka, rozumiesz, krewetek nawet, rozumiesz, ale dali kaczkę. Ale chyba wyszło ok, wiesz, zaraz zobaczymy, jest tuż przed ogłoszeniem wyników, ale myślę, że było ok. Miałem dobrą drużynę, miałem Kasię Olubińską, miałem Justynkę razem ze sobą, Radka Mroza, fantastycznego dziennikarza, żonę, więc no mam nadzieję, że jest okej, okay. No trzymaj kciuki mocno. Trzymam bardzo mocno, a powiedz mi, czy ty lubisz prywatnie gotować? Lubię gotować bardzo, nie jestem jakimś wyrafinowanym, wiesz, kucharzem. Kiedyś byłem dobry w mięsach, dzisiaj jem bardzo mało mięsa i jestem całkiem niezły w risottach, w makaronach, w takiej włoskiej kuchni, ale ja bardzo lubię polską kuchnię, naprawdę. Lubię polską kuchnię, taką tradycyjną. Jestem teraz na etapie, obiecałem całej rodzinie, że w tym roku na święta ja zrobię bigos, więc to jest moje wielkie wyzwanie, żeby zrobić bigos. Mam za zadanie zrobić mięsny i bezmięsny, zobaczymy. Słuchaj, spotkamy się po świętach, to powiesz mi, przyniosę cię troszeczkę do odgrzania. Oczywiście, ja cię trzymam za sobą, jeśli się spotkamy gdzieś tam po świętach, ale powiedz mi, bo wspominasz o tym właśnie bezmięsnych daniach. Czy ty przechodzisz pomału na wegetarianizm? Nie, nie przechodzę na wegetarianizm, wiesz, ja generalnie jem mięso. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, którą teraz dzisiaj wielu moich znajomych kucharzy i dietetyków mówi, że to jest słuszna teoria, że twój organizm mówi ci, czego ty potrzebujesz, wiesz? Ja mam tak, że potrafię 2 tygodnie w ogóle nie ruszać mięsa. Więcej, potrafię przez miesiąc nie jeść mięsa, po czym mój organizm mówi, musisz zjeść mięso, nie? No to jednak to są, wiesz, to są inna energia. Zwłaszcza potrafię latem w ogóle prawie nie jeść mięsa, a zimą jednak mój organizm woła o mięso, ale absolutnie szanuję ludzi, którzy kompletnie nie jedzą mięsa. Jakby to jest dla mnie oczywiste. W moim najbliższym otoczeniu wśród przyjaciół mam tak pół na pół. Pół ludzi, którzy mięso jedzą, pół ludzi, którzy mięsa nie jedzą. Ja mam taką sinusoidę, naprawdę. Potrafię bardzo długo nie jeść mięsa, a potem mój organizm mówi, słuchaj, widzi tatara, nie? Mówi, Jeśli już nie potrafię opanować. To jest dokładnie ten moment. A jak tam, jeśli chodzi o rodzinę, czy oni doceniają twoje dania, które im gotujesz? Wiesz co, moje dzieci bardzo lubią moją pizzę. Nie jestem w tym jakoś wybitny chyba, ale wiesz co, nie wiem, może mi chcą zrobić przyjemność po prostu i mówią, że jest tato pyszna, ale generalnie staram się im robić pizzę. Robię sam ciasto, ono musi tam sobie troszeczkę odleżeć. Za każdym razem jestem niezadowolony z tej pizzy, ale moje dzieci może dlatego, żeby zrobić tacie przyjemność. Zawsze mówią, tato, to jest najlepsza pizza, jaką w życiu jedliśmy i to mi wystarcza, słuchaj, naprawdę. Jaka by ona nie była, jak oni mówią, że im smakuje, ja jestem zadowolony. Ważne, że zrobiona z serca. O to chodzi, absolutnie. Na Dzień Dziecka zrobię pizzę. No, a Dzień Dziecka, wkrótce Dzień Ojca. Jakim ty jesteś ojcem? No właśnie. Ojejku. Wiesz co, no jak kiedyś będzie okazja, żeby moje dzieci o tym opowiedziały, to one o tym opowiedzą. Wiesz co, staram się być tatą obecnym. To jest najważniejsze, wiesz, w życiu dzieci. Żeby być tatą, który po prostu jest. Wiesz, czasami nie potrzeba wielkich rzeczy. Nie potrzeba, nie wiem, wyjść do kina, wyjść do teatru, wiesz, super zabawy, wyjść na rower, prezentów, tak, czasami trzeba po prostu być, wiesz, i staram się być takim tatą, który, wiesz, wtedy, kiedy tylko mogę, to jestem, a staram się móc jak najczęściej. O, i to jest chyba taka definicja mojego ojcostwa. Obecność, to jest bardzo istotne. Czy tobie ten czas udaje się w tym świecie medialnym wygospodarować, bo ciebie mimo wszystko jest dużo w telewizji? Wiesz co, kiedyś było jeszcze więcej, jak pracowałem w dziennikarstwie newsowym, ono było dużo bardziej obciążone, znaczy jeszcze bardziej obciążające czasowo. Dzisiaj jest tak, że ja wychodzę dużo wcześniej, bo wstaję, wiesz, 4:30, o 5:00 wychodzę, po 5:00 wychodzę z domu, ale dzięki temu, jak oni wracają ze szkoły, tego tatę mają. Natomiast ja zawsze starałem się i... Wiesz, zawsze było mnie za mało, to znaczy w mojej własnej głowie, w moim własnym sercu. Zawsze chciałem, żeby było mnie więcej, ale nawet kiedy byłem bardzo obciążony, wiesz, pracą dziennikarstwa newsowego, to naprawdę starałem się robić wszystko, żeby moment powrotu do domu był takim momentem, w którym jestem dla dzieci. I wiesz, i no,
bardzo mi zależy na tym, żeby nie powiedziały mi, tato, było ciebie za mało. Mam nadzieję, że powiedzą, tato, dzięki, że byłeś. I to jest tak naprawdę coś, co mi gdzieś tam przyświecało, wiesz, całe moje takie życie zawodowe, że ono jest bardzo ważne, ale nie możemy zapominać o tym, że wiesz, że gdzieś jesteśmy, nie wiem, partnerami, mężami, ojcami i trzeba to wszystko, wiesz, znaleźć jakąś taką fajną drogę środka. Mam nadzieję, że mi się to udało. A jakie wartości próbujesz przekazać dzieciom? Oj, wiesz co, dzieci wychowują się przez podglądanie rodziców. Chcę, żeby one wiedziały, że najważniejszy szacunek dla innych ludzi, bez względu na to, kim oni są, jakich wyborów w życiu dokonali. Staram się, żeby oni mieli takie poczucie, że zawsze zanim ty zjesz pierwszy kawałek czekolady, to trzeba poczęstować wszystkich, którzy są wkoło, a cała reszta to są ich wybory, nie? Mam nadzieję, że wiesz, że kiedyś wyrosną na super fantastycznych ludzi, bo są super dziećmi, więc mam nadzieję, że kiedyś będą po prostu dobrymi ludźmi i tyle. Niech będą dobrymi ludźmi, niech robią co chcą w życiu, niech będą kim chcą w życiu, tylko żeby byli dobrymi ludźmi, na tym mi tylko zależy, na niczym więcej. Czyli ty nie masz takich oczekiwań wobec dzieci, że musicie zostać na przykład tak jak ojciec dziennikarzami, albo lekarzami, albo prawnikami? Broń Boże, znaczy to jest największy błąd. Przepraszam, nie chcę, bo ja jestem daleki od dawania rodzicielskich rad. Natomiast uważam, że generalnie rodzic jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić czas, obecność swoją. A jakich wyborów dokona dziecko, kim będzie, to jest ich wybór. Ja jestem od tego, żeby ich wspierać tylko i wyłącznie i żeby powiedzieć, słuchaj, jak będziesz potrzebował, zawsze jestem. Tyle. To jest rola rodzica. Coś tam na przykład już zasugerowali ojcu, że chcieliby pójść w ten świat medialny, telewizji? Nie, broń Boże, w ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy. Naprawdę, zupełnie serio ci mówię, kompletnie o tym nie rozmawialiśmy. Momenty, w których jesteś najbardziej dumny ze swoich dzieci? Każdego dnia. Nie żartuję ci. Każdego dnia jestem dumny z moich dzieci. Miłe. Naprawdę każdego dnia jestem dumny z moich dzieci. Z tego, że wiesz, że wydaje mi się, że są po prostu bardzo dobrymi ludźmi, po prostu. Ja niczego więcej od nich nie oczekuję, naprawdę. Naprawdę, stary, niczego więcej. Oni są po prostu... Jestem z nich dumny, jak patrzę po prostu, że oni są szczęśliwi. Kropka. Super. A powiedz mi, wyznajesz im miłość? Mówisz, kocham cię często? Bo to z ojcami jest trudniej, ta relacja, w ogóle relacje zbudować z dzieckiem jest trudniej. Krótko, mówię. Piękne. Krótko, tak.